Osiedle robotnicze Zandka powstało na początku XX wieku. Zachwyca architekturą oraz historią. To tutaj znajdują się słynne stalowe domy oraz zabytkowy cmentarz żydowski. Od 2012 roku Zandka jest jedną z dzielnic Zabrza. Aby zachęcić mieszkańców miasta oraz dzielnicy do poznania jej tajemnic, Muzeum Miejskie oraz Program Aktywności Lokalnej Zandka zorganizowali specjalną grę terenową o nazwie Historia Piaskiem Pisana. Chcieliśmy się skupić tutaj właśnie na terenie Zandki i pokazać ludziom, że w miejscu, w którym mieszkają albo które jest blisko nich, tak naprawdę można ciekawe rzeczy znaleźć i nie zawsze wszystko wiemy o tych miejscach. No po co siedzieć w domu? Można wyjść w teren, a dostaną też fajne gadżety. Przy tej całej pandemii bardzo dużo różnych pikników, spotkań sąsiedzkich niestety nie odbywało się i nie może się nadal odbywać, więc stwierdziliśmy, że chcemy jednak pokazać ludziom, że pomimo wszystko można coś zrobić, że nie siedzimy, oczywiście wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa. Musimy pamiętać o tych płynach, o maseczkach i innych rzeczach, ale słuchajcie, możemy wyjść. W grze wzięło udział 15 grup, które musiały wykonać szereg zadań w wyznaczonych punktach, takich jak szkoła, kościół czy cmentarz żydowski. Chcemy poznać historię Zandki tak ogółem, bo w ogóle nie wiemy. Dopiero będziemy poznawać właśnie, zobaczymy co, jak to wyjdzie. Kompletnie nie znam terenu, więc chłopaki bardzo dobrze się spisują, pokazują mi wszystko i są świetnymi nawigatorami. Byliśmy na cmentarzu żydowskim, na domu metalu i teraz na piaskach. Jakie zadania wykonywaliście? Śmieci przegazowane, opowiadanie i pytania, powiedzenie i jakie ten dom, którego roku był budowany i kiedy się zakończył. A teraz? Teraz robimy taki mały ogródek. Bardzo łatwo. Taka dobra drużyna, to szybko nam to idzie. Jeszcze musimy iść do krzyża, ulica Cmentarna i cmentarz ewangelicki i cmentarz żydowski. Ja się bawię bardzo dobrze, ciekawie jest i super. Czy to fajny sposób na spędzenie soboty? Tak, na pewno ciekawszy niż siedzenie w domu. Pomysłodawcą zabawy był klub młodzieżowy Zandka.pl. Chodzi o dobrą zabawę, o promocję tej dzielnicy i o to, żeby jakąś integrację wspólną i o to, żeby poznać troszeczkę więcej historii, bo to jest dzielnica może troszeczkę postrzegana jako ta taka niebezpieczna, a tak naprawdę jest to bardzo ładne historyczne miejsce. W grę zaangażowana była spora grupa wolontariuszy. Uczestnikom pomagali m.in. skauci Europy. Będziemy pomagały w punktach, będziemy takimi troszeczkę, nie będziemy stricte stały na punktach, ale będziemy pomagać, donosić różne rzeczy, kierować ludzi, którzy by się zgubili, czy coś w ten deseń. Taką informacją troszeczkę bardziej. Gra terenowa Historia Piaskiem Pisana okazała się świetną zabawą z licznymi walorami edukacyjnymi. Miejmy więc nadzieję, że była to jej pierwsza, ale nie ostatnia edycja.